Choć w tej pracy łatwo paść, nie zaszkodzi zacząć kraść. Tak to bywa w moim fachu, w lochach głodu, w lochach strachu. Czołem nodziska z tej strony, Staszek, a my gramy dalej. Fear and hunger, jeśli wszystko trzyma się zgodnie z harmonogramem. To jest dzisiaj 1 stycznia 2024. Niby nagrywam to z dużym wyprzedzeniem, bo od razu po nagraniu poprzedniego odcinka, ale tutaj chciałbym, jako że to jest pierwszy, to jest ciekawe, że tak akurat z tej gry pierwszy odcinek tegoroczny startuje. To, to, to jestem ciekaw, jaki to jest symbol na ten rok. W każdym razie, no, chciałbym nam życzyć wspólnie sobie i Wam jak najlepszych indyków w tym roku, tak na nowy rok. Tak, takie, takie mam życzenia noworoczne i przede wszystkim, żeby to był zdrowy rok. No i ogólnie nie będę się odnosił do sytuacji na świecie, no bo kanał gameplayowy, ale też mam nadzieję, że będzie lepiej. Że będzie lepiej, a nie gorzej. Tymczasem, szanowni państwo, A z tego co sobie zrobiłem review szybki, tego co mam robić, lalka i leg sweep na drzwi, tak? Ale przy okazji jeszcze od razu nakarmimy znowu tu mięsem. Od razu mogę też nakarmić czymś więcej, tak naprawdę to mogę też... Mam bardzo dużo tutaj tych grzybów gdzieś tymi grzybami byśmy też trochę pokarmili towarzystwo. No troszeczkę. Już akurat dziewczynka i tak nie atakuje zwykle, nie walczy, więc nie jest aż tak to potrzebne, ale dobra, jedziemy. Mam też dobrą broń teraz, więc chętnie bym przeatakował ten menel tutaj. Dobra, sprawdzimy, słuchajcie. Force the door open. <laughs> Może to jest sposób, słuchajcie, to ostatnio działało. Może to jest sposób... Czekajcie, to też nie działa. Light bladed weapon. Cholera, a steel? Co można ukraść od drzwi? Zobaczymy, czy można coś ukraść? There's nothing to steal. Dobra, czyli wychodzi na to, że jakbym chciał otwierać te drzwi, to będę musiał mimo wszystko nadal dawać mu Simitara, Tylko to jest no, dobra, dobra osoba do tej drzwi, czyli trzeba mieć dobrą broń do tego skilla. Akurat Kahara jest idealną osobą na to. No i zobaczymy teraz, jeszcze raz. Skills, Leg Sweep, to guard i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to też się otworzy? Słuchajcie, to też się otwiera. Czy to niby jest sposób, żeby nam pomogło speedranie dostać się jak najszybciej do, do szanownego kolegi. Hmm, do szanownego kolegi Legarda? Na to wygląda. Na to wygląda, że to jest ten sposób, albo jeden z wielu sposobów, żeby się tam dostać. Nie musimy przechodzić przez drzewo, nawet, bo wiemy, że przez drzewo można by było też przejść, prawda? Dlatego chciałem drzewo odblokować. A my tu tak naprawdę mamy dojście głębiej. Aha! You feel a terrible presence entering these dungeons. No to już wiemy, że za nami będzie teraz chodził Crow. Tak? Crow Muller. I on teraz może pojawić się chyba wszędzie. Opium Powder. Okej, okay. Moldy Bread. Tu można by było usiąść. Nie wiem, co to zmienia, słuchajcie. To siadanie, czy nie siadanie na tym miejscu. Ale piękne jest to, że pominęliśmy bardzo dużo poziomów. Jednocześnie to jest chyba katakomby. No właśnie, katakomby. To jest sposób na dojście szybko do Legarda. Five Tinderboxes. Mam grę zapisaną, więc mogę zaryzykować. Tutaj na razie połazić. Nic tu nie było. Możemy rozpalić sobie. Tak! No słuchajcie, to jest wejście. I też są tutaj te rzeczy. Tak. Pamiętam, że jeszcze jest szed do zrobienia Zniszczyć trzy mózgi i połazić po świecie, żeby zobaczyć co to odblokuje, tak? Tutaj mamy no właśnie kopalnia Myśmy to po, tak naprawdę pominęli kopalnię Tu pamiętacie, że jest też akcja Żeby wykorzystać szkielet Żeby coś tam, wyjął jakąś broń Zostawmy na razie to miejsce Zostawmy na razie to miejsce Tutaj będą chodziły mendy to pamiętam, ale pytanie, czy ja mogę do Legarda się tu dostać dość szybko? No właśnie, mamy tutaj coś. Tu mamy chyba fast travel, prawda? Czy to nie będzie miejsce z fast, z fast travelem? Stara książka, Book of Enlightenment, dobra, czyli mamy książkę drugą, która daje nam zapis w dowolnym momencie gry. Dobra, tu mieliśmy ten. Tak, to jest miejsce na kolejny Blood Portal. świetnie jest. Mamy szybki, szybkie przemieszczanie się. Możemy między wejściem a katakombami teraz mega szybko się przemieszczać. Tu mamy to samo, tak? Ten sam opis co zawsze. Dobra, nie rozpalam tych świeczek. Nie wiem, czy to ważne, że nie rozpalam tych świeczek. Bardzo niebezpieczny potwór. Jak pamiętacie, trzeba się przed, przed nim szybko przemknąć. Tu było chyba wejście. O cholera. Dużo ich tu. Dużo ich tu naraz atakuje. No ale dobra, pytanie brzmi, czy chcemy podjąć się wezwania Aktimala, zaatakować Typa? Wiecie co, na razie spróbuję uciec. Unable to. O Jezus. Miss, jak dobrze. Dobra, znowu. Może skill jednak, nie wiem, który jest łatwiejszy. Czy taki? Czy taki? Steel run? Skill run? Guard? Nie wiem, który jest łatwiejszy. Gdzie jest łatwiejszy procent ucieczki? Co już? No, nie naruszyłem się. O, że żwry. jeszcze lepiej. Run! Unable to escape? <laughs> o mój boże. O mój boże. O nie. Jak dobrze, że mam zapis. O mój boże. Skill run! Uciekaj od tego gościa. Nie umiem jeszcze z nią walczyć. Za bardzo. Coś czuć, to jest bardzo niebezpieczny przeciwnik. Run. Dobra. Uciekliśmy, ale ledwo żyjemy znowu. Ciekawe, co tutaj trzeba było zdobyć, żeby wejść tutaj? Tutaj jest mmm nie mogą się ruszyć, ponieważ tutaj trzeba było coś włożyć. Żeby ja tylko pamiętam, co tam się tu wkładało, investigate. Hmm. Dobra, wiem co, trzeba było Kromaulera ubić. I on miał chyba klucz do wejścia tutaj, czy jakąś kostkę, coś takiego było. cube shape, tak. Dobra. O, pieruny. Jak szybko żeś się tu rzucił na mnie. Jak on, jak on, biega szybko! Typie jeden. Dobra, chciałeś walczyć? To zaczynamy bić się. Cyk. Guard, dobra. Jak to mis? pod podkoszulka chyba. O cholera. Dobra, słuchajcie, no więc... Fajnie było? No że mam save'a, mój Boże. Guard, dziewczynka niewiele, niewiele może zrobić. Od... odcięło. Take a step closer, no właśnie. Ta, heads. Będzie źle jak się nie wylosuje, na szczęście jest. Dobra, udało się uciec, bo to był ty niego niebezpieczny atak. No, żaden przeciwnik nie jest bezpieczny. A czy jakby mnie od razu uderzył w głowę? Spróbuję zagrać trochę inaczej, skoro i tak będę pewnie ładował save'a zaraz. W głowę dostał, ale żyje. Odcięło mu głowę. Dobra. Przynajmniej tu się udało zrobić coś. Search. To już mamy, znamy to. No ale słuchajcie, to jest droga otwarta dla... do Legarda. To jest droga otwarta do Legarda. Tak jest. Open. Nie zdążyliśmy chyba, prawda? Tak jest. Nie zdążyliśmy. No, wiecie, minęło więcej niż pół godziny. Już od jakiegoś czasu nie żyje. Jego misja niestety uległa. Po dziewczynka jakoś tam reaguje na niego. W włosy się zgadzają, nie? <laughs> Czy to może być jego córka? Skądś go rozpoznaje. Tak, to znamy. No dobra, i teraz moglibyśmy zdobyć zakończenie. Ucieczka i tyle. Ale dobra, słuchajcie, chyba odkryłem sposób, jak zrobić, żeby móc y zrobić speedrun do tego miejsca. Nie ma sensu tu zostawać dłużej, tak? Jest szansa na speedrun do tego miejsca, tak? Wiemy jak. Dobra, ten typ chyba nie wejdzie tutaj. Jak dobrze nam to chyba reagował przede wszystkim, jak dobrze kojarzę. Chyba reagował głównie na, na dźwięki i na ruch. Tak mi się wydaje, na, nie schodził na schody, ale wydaje mi się, że reagował na dźwięki i na ruch. Że jak się stało nieruchomo, to mógł przejść obok. Tak mi się wydaje, że tak to chyba działało. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak. No już ledwo żyjemy, nie? Tam jeszcze zakażenie. Chyba nie ma sensu w ogóle, wiecie co? Wiecie co? Chyba nie ma sensu w ogóle tego kontynuować. Wiemy, jak to zrobić. Wie, wiemy, że możemy tego dokonać. Wiemy, że możemy Leg Sweepem sobie tutaj to otworzyć. Więc wrócimy do, do tytułu, do tytułu, no, Wrócimy do głównej części, Z, załadujemy jeszcze raz. Dobra, no to, no to mamy sposób. Znaczy Leg Sweep otwiera nam przejście, tak? I tak będziemy chcieli to powtórzyć, więc dajcie mi chwilę, żebym ja to powtórzył teraz. Całe tutaj to. Całe to podejście tutaj. Ale słuchajcie, nie schodzę. W sensie przygotowałem wszystko, ale nie będę tutaj schodził. Dobra, żeby szybciej, to niech to mięsem się najedzą. Nie będę tu schodził na razie, tak? Tutaj muszę też pójść. W ogóle ta mi się jeszcze otworzyła, pamiętacie? Ja otworzyłem przecież jeszcze to przejście, jak dobrze pamiętam. Otworzyłem, otworzyłem przejście używając pochodni, ale nie byłem chyba w tym miejscu, które otworzyło to przejście. Trzeba gdzieś tam dostać. Nie wiem, czy z tymi menelami nie trzeba zawalczyć, żeby się w końcu ich pozbyć. Ale jeszcze nie mam devourer. dobrze byłoby to zdobyć. Dobra, teraz muszę zastanowić się. Tu gdzieś była lalka, ale lalka chyba była też obok dużego. A Ta... Ta z dużym jest różnie. No dobra, duży. Zawalczymy z tobą znowu. Spróbujemy przynajmniej. Standardowym układem? <kuh> Serdecznie przepraszam. Robimy garda. No, co jest? Nagle zaczął pudłować? O, yes. Niedobrze. Muszę teraz zmienić kierunek ataku. Dobra, walę prosto w głowę. Okej, okay, może, może tą, słuchajcie, tą bronią może warto od razu walić w łeb. No co jest? Czemu on tak nie trafia? Polerka? No właśnie. Te step. Nie wiem, co jest grane, ale wydaje mi się, że. że ta broń po prostu jakaś jest nietrafiona. O nie. No to jest źle. To jest źle. Oj, oj, oj. Widzicie? Dobrze, że zapisałem w najlepszym chyba możliwym momencie. Czy ty będziesz atakowała w ogóle, czy nie będziesz atakować? No, trzeci miss z rzędu? To jest nie. Ona też atakuje. Dobra. Dziewczynka nie żyje. I ja również nie żyję. Ładnie się zaczynam. Czy będzie scenka? O kurcze, słuchajcie. No jest pewna scenka. You find yourself rotten embrace of flesh. Pamiętam to miejsce. Everything is cold went and stinks repulsively. Wiemy gdzie będziemy, nie? To miejsce gdzie chodził lizardman. Z jakiegoś powodu przeżyłem. Tylko pozostaje pytanie, co to jest za życie. W ogóle mam wrażenie, że jest tam mnóstwo mnie. W środku, widzicie po tych włosach? No ja też bardzo wolno chodzę. Dziewczynki już nie ma. <ścoughs> nie, nie wiem, czy jestem w stanie jakkolwiek się podnieść. Wydaje mi się, że nie mam, nie mam nóg. A skoro nie mam nóg, to jak ja mam podróżować po tym świecie? To jest wręcz praktycznie niemożliwe cholerka. No zobaczymy, zawalczę z tym gościem, zobaczymy, czy mamy nogi. Wydaje mi się, że nie mamy nóg. na razie uderzasz. No dobra, walimy w głowę. No w ogóle nie trafia. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że cokolwiek się wydarzyło... Cokolwiek się wydarzyło... Piąty mis z rzędu. Nie żyje. Piąty mis... O! Ah. o oh, yes. Okej. Okay. You are bleeding extensively and your body is in shock. Słuchajcie, ale chociaż to się udało odkryć. Zawsze są jakieś plusy słuchajcie odkrywania tych rzeczy. Dałem się zabić li lizardmenowi i to się okazało, starliśmy do miejsca, gdzie on zrywa z nas skórę. Nie mam dostępu do menu. Wydaje mi się, że w tym miejscu byliśmy. Nie wiem, czy dokładnie w tym miejscu, bo tam chodzenie po wodzie było chyba ważne. O, ból jest zbyt ciężki do zniesienia. Ale mamy rodzaj endingu. Pamiętam, że ten gość z długim dingalinga robił, robił z nami bardzo niemiłe rzeczy od tylca. Ale teraz odkryliśmy inną scenkę przy okazji. Scenkę zdrywania skóry. Noice. Dobrze się to zaczyna. Jezu, to, na to naprawdę w ostatnim momencie <noise> udało mi się dokonać zapisu tutaj, bo inaczej byłoby źle. No i sami widzicie, wydaje mi się, że mimo że ta broń jest potężna, to ja chyba więcej będę robił używając tej broni. Mimo, że jest. Widzicie, że o wiele. I jaka jest różnica w obrażeniach, nie? A jednocześnie czuję, że ja praktycznie cały czas misuję. Ja cały czas nie trafiam. I mi się to kurka nie podoba. Dotarłem do miejsca z lalką Więc oczywiście, że biorę tę lalkę Dajemy ją oczywiście dziewczynce To drugi prezent Nas dostała już Dziewczynka uwielbia lalkę Oczy jej się powiększają Ma zabawkę Dostała lalkę Czy teraz z nią zagadamy, to coś się zmieni? Nie ma ręki, ale ma lalkę To najważniejsze O, akcesory jest Czy możemy z nią teraz sobie zagadać? Suicide, no tok. Coś nowego? Are we doing okay? Dobra. I zrobimy jeszcze jeden tok. Bo nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie. Dobrze sobie radzisz. O, proszę bardzo. Proszę, bierze moją rękę. Czyli jest inna reakcja. Jest inna reakcja dziewczynki. Jak dostała prezent w postaci. Tutaj chyba jakaś tekstura została. Chyba tutaj, wiecie co? Mi się wydaje, że tutaj, że tutaj ja siedzę. W sensie, Kahara tu siedzi. Bo tu można było go spotkać. On tutaj siedzi po prostu i. No, on po prostu tutaj siedzi. <laughs> on za to po prostu siedzi. Teraz the blanket? Dobra. W sumie mamy zapis gry, to można po prostu próbować jednak wyeliminować tego typa. Wiecie co? Skoro mamy ten zapis, spróbujmy wyeliminować tego typa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, będę chciał go wyeliminować, żeby mieć, mieć spokój. Więc jedziemy na początku. W rękę. I dziewczynka też będzie atakować. Dziewczynka będzie atakować... Może po nogi? Po nogi, żeby było łatwiej trafić? Nie, spróbujemy tak. Jest quick. Tu przynajmniej trafiam, kurczę. O! Proszę bardzo. No i dziewczynka zaczyna się przydawać. Odcięła rękę. Proszę bardzo. To ja teraz walę w Stingera, dziewczynka wali w głowę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu ucinamy. I ucinamy. Jest pięknie. zrobiła No zrobił taką, niestety. Jeden. No i teraz mamy dobre party z dziewczynką. <laughs> teraz mamy dobre party z dziewczynką, search him. Meat Cleaver i Loin Clove. Meat Cleaver jest kolejną fajną bronią. Nie wiem czy nie potężniejszą nawet niż... ...to co my tu mamy. Nie wiem czy też nie jest uznawana... No, jest troszeczkę potężniejsza. te especially sharp. Lesser foes might be intimidated by the dried blood stains. Okej, okay, czyli no... Bond Shear, skurde, taka potężna broń, a tak, tak, tak ciężko trafia, tak ciężko działa. Może, może tak naprawdę ona jest dobra do odcinania kończyn, chociaż nie no, nie trafiałam w rękę. Morningstar, Dobra, zostawię przez cimitarze na razie. Wydaje się bronią najbardziej skuteczną na razie. Czy te latające główienka też chcemy pokonać? Niech nam nie latają. Niech będzie. Trzeba tylko jak najszybciej je zlikwidować. Dziewczynka też próbuje likwidować ziomki. 210. Leży. 25, ale nie leży. 10. Aha. A, no właśnie. Może być niebezpieczne. Guard. Nie będziesz atakować dziewczynka. Cyk. Nie ma sensu. No właśnie. Niby proste przeciwniki, a jednocześnie czuję, że nie takie proste. Szczególnie jak przywołują sobie kolegów. A to była tylko jedna, jedna część. No i mamy krwawienie i mamy niestety zatrucie. Jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić łatwo. Z tym gorzej, bo to oznacza, że muszę użyć. Muszę użyć kolejnego zielonego. Ale wiecie co? Zrobimy inaczej. Póki jeszcze będziemy z nimi walczyć. Tutaj. Może tu Lexplit by się przydał, słuchajcie. Może bym mógł da dać radę wszystkich pokonać i robimy guard. Może z jednym zamachem to zadziała. Zobaczmy. Bo to atakuje wszystkich. Co? Nie zaatakowało nikogo? O, cholera, ile. Ty... O ja, ale to miało atakować wszystkich. To leg sweep nie robi w ogóle obrażeń na przeciwnikach? Fuck! Run! Skills guard. O, ja pierdzielę. Run! No dobra. Ok, trochę, no czy wiecie co? Jest o tyle problem, że potrzebuje no to znowu muszę wczytać. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, ta gra się okazało, że <grym> niby, niby, niby człowiek ogarnięty jest w sensie umie pewne rzeczy ogarnia, ale no sami widzicie. A... nauczyłem się kolejnej rzeczy. Leg sweep nie daje mi nie, nie atakuje wszystkich. Leg sweep jest do bani, jeśli chodzi o, o walkę. Natomiast leg sweep jest znakomity, jeśli chodzi o otwieranie zamkniętych drzwi. To jest potężna rzecz. No dobra, no nie, nie pozostaje mi nic innego jak znowu wczytać, bo przecież ja tutaj z zginę z zatrucia, bo nie mam nawet tylu zielonych herbów. Niestety. No, tylko teraz po pokonaniu, bo tu nadrabiam, po pokonaniu mogę mieć inne rzeczy. Widzicie? Tak, za każdym razem inne rzeczy się losują. To nie jest tak, że z góry jest powiedziane co dostaniemy. Mamy mitpa i Moldibre. To jedynie dostaliśmy teraz. Z tego kolegi. Jednego możemy oskinować. Niech będzie, guard skin dostaliśmy. Pytanie: No, czy to nie może wtedy zjeść. Mamy, mamy skórę, którą możemy użyć. Więc wracam do sytuacji, do momentu, w którym po prostu zdobywamy sobie tutaj lalkę. Dajemy ją oczywiście dziewczynce. Tak jest. Mogę z nią teraz jeszcze raz tam pogadać, ale to może później. No i tutaj mamy też terdy blanket od razu. No i tu znowu lecą te mendy które postaram się ominąć. I idziemy stąd. W cholerę. Zostawiam te latające pieruństwa. Wiem też, że można by spróbować. A! Tego nie otworzę. Nie, przecież co? O, mogę to otworzyć. Dobra, leg sweepa użyjemy znowu. Nie wiem, czy on jest tu potrzebny jakoś bardzo. Ale skoro jest, to go użyjemy. Leg sweep jest do otwierania drzwi. No i to jest moje pytanie też do Was, słuchajcie. Może warto byłoby zrobić jednak. A, tu byśmy pewnie spadli przez tę dziurę ostatnią. Tak, The Blanket. Powiedzcie mi, czy przypadkiem nie jest tak, że powinniśmy spróbować teraz jednak zrobić akcję typu. Jednak, jednak jesteśmy chyba. Ma, mamy jakiś pomysł na to, żeby zrobić tego speedruna, nie? Może to by się udało, ten speedrun zrobić. Tylko nie wiem, jakie trzeba miałbym z tego robić odcinek, czy, czy tylko efekt? Bo jakby to się nie udało, to. To nie wiem, czy wy chcecie zobaczyć cały proces speedranowania, czy chcecie zobaczyć tylko efekt końcowy? To jest moje pytanie do Was. Do tego Legarda uratować. Mamy 30 minut na to, żeby to zrobić, tak? Tylko teraz pytanie: na jakiej zadzie ten czas mija? Bo przecież ja tutaj nie mam. Jak to... Czy można zobaczyć jakoś ten czas, ile tu minął? Bo nie za bardzo, nie? Mm, natomiast. Wiem, że na początku widać też, jakby czas gry, ale to jest czas gry. To nawet nie jest mój czas gry. Więc pytanie: jak on się tam wylicza? Explosive wire chcę zostawić dla drzewa na razie. Nie chcę tu robić rozpierduchy. Tu już nic nie ma, też już nic nie ma. Także tutaj byśmy pewnie spadli z tej pułapki, tak mi się wydaje. Tu mamy natomiast jeszcze zawsze miejsce do odpoczynku. Kolejne, o, wule no, leci menda, ale uciekamy od niej. No dobra, słuchajcie, to co? To wychodzi na to, że teraz trzeba się dobrze zastanowić, jaki jest kolejny krok. Jaki jest kolejny krok w naszej eksploracji? Co my możemy teraz zrobić? No, wychodzi na to, że powinniśmy wejść do kopalni i zdobyć Moonless jako kolejną, kolejną postać, która będzie nam tutaj jakoś pomagać żyć. Ale co potem? Mogę dostać się od razu na poziom. No, właśnie, muszę. Czyli tak naprawdę przede mną stoi teraz wyzwanie, jak to zrobić, żeby pokonać Chromaulera, tak? Bo wychodzi na to, że to jest ten moment, kiedy Chromauler. No, właśnie. A żeby Chromaulera móc. Pokonać bezpieczniej, to powinienem zdobyć maskę od tego zamaskowanego gościa. Ale jak, żeby, żeby zdobyć maskę od zamaskowanego gościa, to ja muszę go zabić. A jak go zabiję, nie zdobędę wtedy wszystkich map. Bo ja ostatnio go zabiłem, zdobyłem maskę i nie miałem możliwości odkrycia wszystkich map, które ma do sprzedania. Więc to też jest rzecz, którą chcę przetestować. Więc jak chcę wejść już teraz do mahawr, olewając tak naprawdę. No tylko idąc do kopalni, żeby, żeby, żeby Moonless ogarnąć. Pytanie, pytanie, czy powinienem w ogóle schodzić, tak? Czy powinienem iść i stałą ścieżką, czy skoro znam już skrót, to pokombinować jakoś tego Cromaulera tutaj jednak pokonać w jakiś łatwiejszy sposób. Tylko właśnie pytanie, czy my znamy jakiś sposób na Cromaulera bez maski. Pamiętacie, że ono ślepia. Więc może jest jakiś inny sposób, żeby go pokonać. Możemy go złapać w pułapkę, ale właśnie... Bertera, stracili, więc na zastanawiam się, jak to jak to zrobić. Mam też ten styl, ja praktycznie nie kradnę od tych potworów za bardzo, ale też, jakbym chciał kraść, to raczej wolałbym mieć miejsce takie bezpieczne, gdzie mogę sobie zapisać i mieć jakieś takie przeświadczenie ogólne, że, że jestem w stanie to przeżyć. Więc, żeby, żeby, żeby móc faktycznie czuć, że przeżyję te wszystkie ataki i potwory, to nie wiem, czy nie powinienem przypadkiem zrobić sobie faktycznie jakiegoś bezpiecznego miejsca. Może właśnie teraz bezpiecznym miejscem do zapisu będzie, będą te cele, tak? No jestem trochę teraz, zastanawiam się po prostu, nie, mm, co teraz powinienem zrobić, ale wydaje mi się, że powinniśmy pójść po Moonless. Ale zanim pójdę po Moonles, to co tu, to, to wszystko co tu zrobiłem, to chciałbym może jeszcze raz zapisać. Może spróbuję sobie tutaj pójść spać, tylko jeszcze oczywiście szybko tutaj ogarnę jedzenie. Żeby w miarę być najbardziej najedzonym, jak jestem w stanie i zrobimy sobie tutaj zapis. Będziecie mogli mnie poinstruować albo podpowiedzieć chociaż trochę, co na czym teraz powinnam się skupić. Czy rzeczywiście może jednak chcielibyście, żeby kolejny odcinek to był ten speedrun. Żebyśmy spróbowali jednak zdobyć Legarda. Czy uratować Legarda przede wszystkim. Zobaczyć, co to daje. Czy on dołączy do naszej drużyny, czy spodziewam się, że tak. Skoro go uratujemy. A... No właśnie, ale czy na początku go uratować? Czy na początku wziąć dziewczynkę i go uratować? Co powinniśmy zrobić, w jakiej kolejności? Ale chyba na początku powinniśmy go uratować. Bo mamy tam 30 minut na to. Ciekawe, jak ten czas w ogóle się liczy. Lex sweep? Znaczy, no, będzie jak najszybciej wbiec... Teoretycznie... Słuchajcie, jak tak sobie myślę, jak to jest, do, jak to jest osiągalne, to to jest do zrobienia. W sensie, Zostawisz wszystko. Czasami trzeba i tak przejrzeć... Yy, przejrzeć oczywiście różne miejsca, przejrzeć skrzynki, żeby coś po drodze złapać, ale tak naprawdę biec jak najszybciej do, właśnie do tych cel tutaj, żeby jak najszybciej wejść tam do legarda, zejść tym skrótem, no właśnie i tak dalej. w ogóle drzewo olewamy w tym, w tym przypadku tutaj? Dobra, czy, czy my jeszcze powinniśmy chyba trochę za, 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 zaproponować coś na głowę? O no właśnie. To jest 30. To dziewczynka jeszcze nie musi mieć. Nie musi mieć leczonej głowy. Myślę, że jest chyba na razie OK, Guard Skin. Dobra, możemy spróbować. Pójść spać. Jak nie, to będziemy musieli z czymś walczyć. Zobaczymy, czy w ogóle coś nas będzie atakować. Tails. Czy mamy farta, czy nie mamy farta? Tails. Fuck. Nie pośpimy. Nie będzie zapisu gry. Musimy znaleźć inne miejsce. czy nas coś zaatakuje faktycznie. Jeszcze jeden! Dobra, wiem skąd on się wziął. On się wziął z tego miejsca z książką. Ale dobra, słuchajcie, to się da zrobić z nim. Ja mu ucinam łapę, a dziewczynka atakuje go od razu w głowę. To jest mój nowy sposób na walkę z tymi menelami. Cyk. Nie trafiła, niestety. Mhm. No dobra, jeszcze nigdy nie robiłem kradzieży, od tego gościa zrobić kradzież, słuchajcie, to jest... ryzykowne, bo on teraz ma ten stinger. Ja mogę zrobić steel, ale nie wiem, czy. Czy jest to, czy jest to faktycznie bezpieczne, żeby robić steel na nim. Ja bym mimo wszystko spróbował zaatakować, dalej mu uciąć łapy. A dziewczynka będzie próbować atakować mu w głowę. A może w Stingera walnie. To może byśmy mieli spokój z tym. Cyk i. I tutaj cyk odcięte, dobra. Ale jest też szansa teraz na tackle. Ale myślę, że to jest moment, kiedy faktycznie mogę spróbować steel. Zrobię steel, a dziewczynka zaatakuje w głowę, bo ja atakuję zawsze pierwszy, prawda? Co się uda ukraść od niego? Meat cleaver ukradliśmy. I atak w głowę. Dobra, ale będzie tackle, będzie. No, 19 przeżyje. Dobra. Czy to, że to zrobiliśmy, powoduje, że nie mogę go teraz przeszukać? Mogę! Dalej mogę go przeszukiwać. No, pytanie: jacy przeciwnicy co mają do ukradzenia też? Ring of the Steel Blood. Ale mamy też wszystkie klucze do F3. Wydaje mi się, że to był ten główny strażnik, i on teraz, może teraz możemy znowu pójść spać? Czy nie możemy? Zbyt duża adrenalina, żeby pójść spać. Niestety, nie zapisałem sobie. Co jest troszkę smutne, bo bym chciał zapisać w tym momencie. Może znajdziemy inną celę. Może w innej celi się da. Tu się da? Da się. Dobra, Tails. Próbujemy raz jeszcze. No, no chociaż mamy to. Dobra, to mamy, mamy zapis. Ja nawet nadpiszę poprzedni zapis, bo zrobiliśmy same postępy i nie ma co Widzicie, tu jest, tu, jest jakaś, tu jest jakiś czas po prawej stronie, słuchajcie, ale. To mnie ciekawi, bo to ja nie spędziłem 4 godzin gameplay'u na to. To jest trzeci odcinek, czyli tak naprawdę nabijam trzecią godzinę gry. To co to jest za timer? Czy to jest timer w grze? Bo, bo to nie, nie, nie mówi mi, ile spędziłem czasu, czasu w grze tutaj, tak? To, to, to może ten timer biegnie szybciej. Tu, musi, tu, tu muszę nie przekroczyć 30 minut może. To jest strasznie ciężkie by było. Żeby to zrobić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc to jest pytanie do was. Jak gra kalkuluje te rzeczy? A my w takim wypadku musimy teraz pójść do kopalni. Czyli musimy się wrócić tak naprawdę. To zostały tylko latające Menele w tym momencie. No właśnie, tutaj mamy też tego kolegę, którego trzeba ominąć, albo znaleźć na niego również w jakiś sposób. Tu mamy, pamiętacie, maga. Z nim też mówicie, że trzeba jakoś może porozmawiać, ale po potrzebuję od was jakichś protipów, bo ja bym chciał z tym gościem tu porozmawiać. Ta latająca głowa to prawdopodobnie jest ten piąty wyklęty. Nie wiem, czy on się nazywał Nosramus, czy, czy jakoś inaczej. I, I z nim pewnie dużo lory jest do, do poznania, tylko, tylko on przywołuje demona, nie? I to jest teoretycznie śmierć. Więc moje pytanie brzmi, jak możecie bezspoilerowo zasugerować mi jakoś najmniejszy chociażby sposób... Dobra, nie będziemy jednak szukać. Co można zrobić? Jak można by... Słuchajcie, oj. Jak można by spróbować z nim porozmawiać? Co można by spróbować zrobić? Żeby typ nas wysłuchał. O cholera! Dobra, okej, okay. tak trzeba z nim kiedyś zawalczyć. Słuchajcie, mamy save'a, Mamy save'a. Teraz pytanie, co jest najważniejsze, żeby, żeby walnąć. Wiem, że jego ogon jest niebezpieczny. Wiem, że jego ręka jest niebezpieczna. Walniemy w rękę. Dziewczynka zaatakuje w ogon. Ja nie wiem, co to było. Co tutaj było tak naprawdę. Jaki była taktyka na niego? Wiem, że mamy jeszcze tarczę, którą się lubi chronić, ale ogon, ogonem lubi smagać. Odetniemy mu, rękę. Odetniemy mu ogon. Aj, Dobra, ma trujący język. Podnosi. Dobra, okej. Okay. Spróbuję odciąć mu głowę w takim wypadku. Dziewczynka spróbuje mu odciąć tarczę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miss. Head counter attack ma. Wow! On ma w ogóle. Widzicie, znaczy, co mi się wydaje, że kiedy on robi... Okej, okay. bo Jezu, dziewczynka ledwo żyje. Kiedy on ma podniesioną tarczę, wydaje mi się, że robi counter ataki. Tak mi się wydaje. To zrobimy jednak guard teraz. Tak. Shield. Znaczy, no na razie analizuję, co się dzieje, ale wydaje mi się, że tak to działa. No to znowu jesteśmy ledwo żywi. Jeszcze nie umiem walczyć z Lizardmanem. Jeszcze nie odkryłem sposobu na to, żeby go tak skutecznie tutaj. Słuchajcie, pozbyć, pozbawić życia. On coraz kontratakuje. Kiedyś padał na jedno uderzenie, pamiętam. On potrafi padać na jedno uderzenie. Może nauczymy się, słuchajcie, teraz, walczyć z Lizardmenem. Mamy save'a. A no może to jest dobry motyw, żeby się z nim nauczyć. Bawić. Może trzeba mu przede wszystkim, może trzeba przede wszystkim odciąć tarczę, żeby nie robił counterataków. ataków. Z, z tego, co mi się udaje, udało wyczytać. Teraz pytanie, czy nadal to będzie? Czy nadal będą counter, counter ataki, czy to jest związane z tarczą? Miss. Head counter -attack. Dalej jest counter -attack. Co ciekawe, no przegraliśmy niestety. No będzie mnie skurowywał? Nie, tym razem nie. Okej. Okay. Jest kolejny dead. No, nabijam tym odcinkiem. Słuchajcie, liczbę śmierci jak nigdy. Niemniej nie mam pojęcia, jak. Za... Czy on, on ma. W, w każdym ataku ma counter atak. Jak zablokować jego counter atak? Jaki jest sposób na Lizardmana? Czasami pamiętam, że trafiłem go raz i on padał. I nie mam pojęcia, na czym to ma polegać, ale słuchajcie, czas porobić w takim wypadku testy. Mamy Lizardmana po raz kolejny żeby potestować różne rzeczy. Spróbuję na początku odciąć mu głowę wszystkimi możliwymi sposobami. Nie trafiłem. W głowę dostał i zginął. Ok, ok. No i czy może mi ktoś wyjaśnić, co tu się właśnie wydarzyło? <laughs> Search him. hard leather armor, Spider shield. Ok, ok. Nie będziemy go skinować, bo nie za bardzo jest z czego. No, dobra. Proszę bardzo, szybki strzał w głowę, zanim zacznie robić kanterataki. Na to, na to wygląda. Szybkie uderzenie w głowę jest potrzebne, żeby go jak najszybciej położyć. Tak to wygląda, bo inaczej on wznosi tarczę i z jakiegoś powodu ma też counter-ataki, Wow. A głową potrafię też otruć, więc jest dobrze. Ogólnie jest dobrze. Zrobiliśmy, co chcieliśmy zrobić, a teraz możemy wyekwipować, może lepsze rzeczy. A no właśnie, ja mam simitar, ale zapomniałam założyć jakąś dobrą tarczę. Dobra, i mamy tak. Tu mamy hard leather armor, który jest tak samo jak leather vest, nie ma znaczenia. Dobra, arm guards. Aha, to jest tak. Jeszcze co jest ważne. Jeżeli dobrze pamiętam, to arm guards chronią przed odcinaniem rąk, a leg guards chronią przed odcinaniem nóg. Potwierdźcie mi, czy dobrze pamiętam. Bo wydaje mi się, że to było. To było kluczowe. Dlatego ja chcę, żeby moja postać zawsze miała dwie ręce, to Armguards będzie miał tego chyba. Będzie mi chyba w tym pomagał, nie? Tak mi się wydaje. Czy mogę dać coś tobie? Mogę dać tobie lepszą zbroję. No i pięknie. Miej lepszą zbroję, dziewczynko. Bo to się przyda. Dagger? A czy mogę jej dać Skeletal Arm dla większych obrażeń? Czy ona się obrazi, że nie będzie miała już swojego? To jest do was pytanie, czy, czy dziewczynka obraża się, kiedy zabieram jej Dagger? Jej jej, jej jej ulubioną broń? Czy nie będzie się za to obrażać? Znakomite. Znakomite pytanie moim zdaniem, więc słuchajcie, zaryzykuję raz. No tak. Ale tu jest szansa, że ucieknę, nawet jak przyjdzie. Spróbuję zaryzykować. O, właśnie, cały czas tu łazi. Spróbuję zaryzykować znowu spanie tutaj. Heads, najwyżej. zmierzymy się z nim. No, choler. A czy on tutaj przyjdzie do mnie? Nie będę mógł już pójść spać, ale łatwo go ominiemy, bo cały czas jest okrojony. Tak jest. Spoko, damy radę. Tak jak ostatnio. Cyk. I proszę bardzo. Także to jest jakiś sposób. Ale myślę, że trzeba by w końcu go wykończyć. I z Lizard wiemy już, jak trzeba walczyć. Wiele nie zmieniliśmy z tej walki. Może spróbujmy. Spróbujmy. Kurde, może, może się uda. W ogóle patrzy na mnie z disgust. Pytanie brzmi: no tak, on ma, on ma hełm, tak? Więc pytanie brzmi, co trzeba zrobić, żeby mieć jak największą szansę na to, żeby przeżyć? No, spróbujmy na początku odciąć to i spróbujmy odciąć, mu odciąć jej ręce. Nauczycie je też, trzeba walczyć z tą postacią. Ona ma bardzo odporne łapy. No właśnie. Także już wiemy, że to nie był dobry pomysł. Shaking with excitement. Wychodzi na to, że jest bardzo, bardzo odporna. A zobaczmy, co, jak wygląda atak w głowę. No, znowu zładowanie save'a będzie, ale co zrobić? Wow! Wow! Ale atak złeb poszedł. No tylko... Dobra. Girl lost her other arm to... Dobra. Dobra. Znowu leżę. Znowu, znowu padłem. Ale zbieram dzisiaj śmierci. Coś się dzieje, słuchajcie. Tego jeszcze nie widzieliśmy. Co to? O Jezu, czemu mnie gonisz? <ścoughs> Co tu się dzieje? Jezus. W ogóle można odkryć to miejsce, gdzie my tu jesteśmy? Chyba właśnie mi się udało uciec. To jest locked, ale ja mam pick, lock, lock, picking. Halo Jezu, znowu jakaś scenka, widzicie, odkrywamy, tak? Yy, death is an answer, nie? W tej grze nie mogę otworzyć nawet menu. A I mi się, że będzie mnie gonić. Oj oj, oj, oj. Może tutaj coś jeszcze odkryję, znajdę. To jeszcze jest jakieś wyjście, też nie mogę przejść. To jest jakaś specjalna scenka końcowa, z którą nie mam za bardzo co zrobić. No właśnie. Dobra, ten przeciwnik jest trudny. Oj, 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 Nie mam pojęcia, jak sobie z nim poradzić. Sami widzieliście zresztą, że. tak. Sami widzieliście zresztą, że. No, niestety. Jeszcze się cieszy. Mm, sami widzicie, że. oj, ojoj. Oj, oj. Można bardzo łatwo odciąć głowę, tylko wtedy narażamy się od razu na atak. Jedną bronią i drugą bronią. Więc. Trudne to. Ten, ten przeciwnik jest o wiele trudniejszy. I szkoda, że akurat jest na tym poziomie, gdzie mieliśmy bezpieczną celę, ale no, mogę, od, mogę uciec, tak? Mogę uciec. Szukajcie, szukajcie, słuchajcie, kolejna próba. Odcinamy wszystko, atakujemy w głowę. Zobaczymy, czy tym razem będzie... no tak. Ale dziewczynka trafiła w łeb. Tylko niestety... no właśnie, to oznaczać będzie, że... Nic się nie stało na razie. Ale podniósł tarczę, więc być może teraz będą niestety działać się rzeczy, działać się rzeczy typu... Kontratak. No właśnie. Trzeba mieć szczęście, żeby trafić. Na razie nie jest źle. Jest counter tak, ale też pada od razu, nie? Dobra. To nie wyszło najgorzej. To nie wyszło najgorzej. Możemy zrobić search. Mix of red and blue. Tym razem nie zdobyłem. Ani, ani tarczy, ani broni. Nie, ani, ani tarczy. O kurczę, tym razem nie zdobyłem ani... <laughs> Przepraszam, nie zdobyłem, no tak Nie mam teraz lepszej, le, lepszej, lepszego ciucha dla no, mojej koleżanki Nie mam też lepszej tarczy, w ogóle tarczy nie miałem Więc, y... ale zdobyłem za to ten zestaw do leczenia Jak dobrze pamiętam, Mix Red and Blue Tak, on, on jest do leczenia dobry O, przetestowałem, on chyba z 50 leczył faktycznie No dobra, to zrobiliśmy no, w takim wypadku, no nie jestem zadowolony, <laughs> nie jestem zadowolony z tego co udało się zebrać z tego, z tego Lizardmana, więc spróbuję raz jeszcze. Kolejne, kolejna próba. Znowu ładujemy w łeb. Dziewczynka też spróbuje ładować w łeb, tylko ona mało, mało uderza. W sumie tak naprawdę to bardzo niskie są te obrażenia, ja guard mimo wszystko. No właśnie. Najważniejsze jest trafić w łeb. To teoretycznie on nas nie zaatakuje, low sweep. Chciałbym, że nas nie zaatakuje, aha. A teraz straciłem jedną nogę. Także sami widzicie, że trochę jest to RNG, jednak, jeśli chodzi o walkę z lizardmenem. No. Najważniejsze jest to, żeby zadakować go i trafić za pierwszym razem. A już nie mam nogi. Jednej. A znalazłbym pipe i opium powder. A teraz wolno chodzę, mam tylko jedną nogę. Więc jak sami widzicie, za każdym razem co innego z tego z niego wylatuje. Najfajniej jest jak zbroja wyleci i, i miecz. I szkoda, że akurat to się nie udało, ale z drugiej strony ja będę próbował raz jeszcze. O, no, i proszę bardzo. Jednak dziewczynka zabiła go ciosem w głowę. <noise> można? Można. Search him? No! I to. To wymaga zapisu. Znowu mamy z powrotem to, co mieliśmy za pierwszym razem. Mam wrażenie czego, Crude Sword. I zastrz jeszcze. A, no tutaj jest to, dobra. Tu mamy broń, która wymaga dwóch rąk. Tak jak bone Shear. Skoro że nie można zobaczyć, jaka jest celność danej broni. W każdym razie, no, zebraliśmy już jakieś różne. Zabawki, ale nadal, nadal Simitar wydaje się najlepszy dla niego. Jakby on praktycznie zawsze nie trafia. Znaczy teraz w głowę nie trafiał za bardzo, ale, ale mam wrażenie, że tą bronią naprawdę potrafi, potrafi chłopak trafiać. Jego celność jest o wiele, o wiele lepsza. Damy trochę obrony dla dziewczynki przy okazji. Damy jej skeletar ARM, żeby to pamiętać. Przy tej zmianie i idziemy znowu spróbować zapisać. Sprawdźmy. Heads. I udało się. Dobra. Czyli uda nam się odpocząć, uda nam się zrobić kolejny szybki taktyczny zapis na tym samym slocie? Tak jest? No. Ten sobie może tutaj łazić. Jezu, ale bear trap na niego to był naprawdę dobry pomysł. Ja jestem cały czas pod wrażeniem tego, że, że to otworzył. teraz wiecie, co jeszcze jedno pytanie? Bo my tu otworzyliśmy jakieś przejście, pamiętacie? Akurat w tym miejscu, więc musimy teraz znaleźć, gdzie to przejście się otworzyło. Bo w tym układzie ja nie mam pojęcia, gdzie to było, a wydaje mi się, że to na tym poziomie powinniśmy otworzyć jakieś tajne przejście. Tak mi się wydaje, że to tu powinno gdzieś być. Dobra, jest. Okej, okay, to było w tej celi. Tutaj. Dobra. No właśnie. My coś tu kujerzymy. też, może tutaj trzeba. Nie wiem, czy tu też nie trzeba szybko przyjść kiedyś. Bo tu też mamy wiszącego kolesia. Widzicie. Ostatnio umarł. Może też da się szybko go uratować. Może jakby się szybko zapaliło te rzeczy, to też da się go tutaj jakoś wyjąć z tego. Otwórzmy, no nie mam monet, więc robimy na razie heads. No i nie udało się, więc dobędziemy tylko. Bertrap! No, ja jestem zadowolony. Tu mamy różne rzeczy związane z torturami. Okej, okay, różne. Tak. Różne narzędzia do tortur. Tu mamy jakąś notatkę. The Penance Knights po raz kolejny. A co to jest to? Nie ma te, szans otworzyć tego bez klucza. No właśnie. Ostatnio też nie mogliśmy tutaj wejść. Nawet Sweep nam tu nie pomoże. Więc prawdopodobnie, do pytanie, kto trzyma ten klucz? Jak zdobyć ten klucz? Jak się tutaj dostać? Jakieś podpowiedzi od Was dostanę? Jakieś sugestie delikatne? To no tak naprawdę to, że tu otworzyliśmy, niewiele zmieniło. Może tortur musi żyć? Na przykład. Może trzeba z nim na początku jakieś dialogi odbyć? Może trzeba zrobić na nim steel? Może takie rzeczy są potrzebne, żeby móc dowiedzieć się co tu tak naprawdę jest do zrobienia, żeby odblokować to przejście. Bo naprawdę nie mam pojęcia na razie, ale może macie jakąś sugestię. A ja tymczasem, jako że mamy jeszcze chwilę, chociaż niedługą, spróbujemy chociaż jeszcze może Moonless do siebie zwołać. Tutaj oczywiście też jest koleś, który zbiera, zbiera dzieci. A. Mamy tutaj również. No właśnie. Tu mamy również te jajka, które można niszczyć. Możemy też wywołać. O. Co tu leży? Tu leży Soulstone. Super. To się przyda. Jak empty scroll. Mmm. Dziewczynka robi się głodna. Oho. Aha, aha! Już nas atakuje? O kurcze, co tak szybko? Ej! Oj, oj, oj! i teraz pytanie brzmi. Nie mam nawet Moonlet, żeby próbować sobie tu z nią jakoś poradzić. Oj, I co teraz? Może trzeba atakować Max w torso, a może... Dobra, na początku przeatakujemy, słuchajcie, mimo wszystko w te W skrzydła. Ojej, jakie te skrzydła są odporne. One, to bite. Auć. Pojawia pojawiają się mędy. Nie wiem, czy przypadkiem odcinanie... Piersi nie powodowało, że mędy przestały się pojawiać, może. Dobra, próbujemy dalej w to. Syk, dobra, odcięte. Nie trafiła. No, tutaj będzie to zatruwanie, niestety, a przynajmniej jest szansa. Że będzie truwanie, dobra, próbujemy. Dobra, te skrzydła są ciężkie do odcięcia, ale spróbuję raz jeszcze. Dziewczynka też próbuje, a dziewczynka próbuje w torso. Dobra, odcięte jedno skrzydło było. Wydaje mi się, że jak ma skrzydło, to już będzie to spoko. O, już Jestem tego truty. Oj, oj, oj. Aha! Skończyliśmy szybciej niż się spodziewałem. <laughs> Mówię, kolekcja śmierci dzisiaj jest niesamowita. Ale kolekcja śmierci czasami pokazuje nam różne scenki. Natomiast Cave Madder nie miała dla nas żadnych ciekawych rzeczy. Wydaje mi się, że na początku trzeba odciąć jej piersi, wtedy nie przylatują małe gówna. Ale potem ładować chyba w skrzydła. Ładowanie w skrzydła powoduje, że ona chyba upadnie i, nie, i, i wygrywamy wtedy. Tak mi się wydaje, że coś takiego było, ale czy to rzeczywiście jest prawda? No, słuchajcie, nie pójdę na razie po ten Soulstone, bo wydaje mi się, że matka atakuje, jak tylko tam wejdę, albo rzeczywiście coś zabiorę. To jest. Oj. Czyli to był posąg. To chyba posąg Sylwian. Ustalaliśmy ostatnio, że to ma być posąg Sylwian, słyszymy Moonless. Tak, pójdźmy na początku po Moonless. Ona się przydaje. Będzie też podlewać wszystkie rzeczy. Chodź, Moonless. Trzeba cię oswoić. Chodź. Jak najbardziej. Uh, item. I teraz mamy ochotę rzucić jej. mięso. O! Czekajcie, coś się nie zgadza. Nie mogę rzucić jej mięsa? Ciekawe. Eee. What? Już miałem mięso, no nie mogłem nie mieć mięsa. Jak to się stało, że, że go tu nie ma? To jest ciekawe. Zaraz, 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 zaraz. Mięso. No, w specjalnie zostawiałem nawet różnego rodzaju mięso, a teraz go nie mam tu dostępnego? Czy ja coś źle robię? Skills? Tok? A może tu był tok potrzebny? Poczekajcie, bo ja już nie pamiętam. Guard? Może trzeba było porozmawiać? O! Offer rotten meat, sit, no bad boy, throw stick. Mogę też. <noise> mogę też rzucić patyk? <noise> nie no, zaoferujemy mięso. Zaczyna, zaczyna jeść mięso. Nie wiem, czy nie trzeba było dwa razy mięso zrobić. Czekajcie, jeszcze raz. Czyli tak, skills, talk. Jeszcze raz. I guard, zobaczmy. Tok. I jeszcze jedno mięso. Do, do drugi raz została. Dobra, znowu jeść. I już. Okej. Okay. Let her join your party. Dobra. Tok był potrzebny. No i mamy Moonless w, w party. Bardzo dobrze. No i tu mamy właśnie tego potwora. Który potem na nas leci. A wiemy również, że dobrze byłoby zabrać właśnie Milkit. Yellow Muckas. Nie wiem, ile razy można to zrobić. Znaczy, pytanie, ile razy można to zrobić? Bo nie wiem, czy to. Yellow Vial mamy, tak? Wiem, że do czegoś był potrzebny. It might just be edible. Może do czegoś się to przydaje? Nie możemy tego chapnąć tak po prostu, ale może podczas walki. Może do czegoś ten Yellow Macas był potrzebny? To pytanie do Was moje kieruje takie. Czy do czegoś. Czy do, czy do czegoś oprócz kraftów żółty. żółty jest potrzebny? Bo Yellow Vial na pewno widziałem w kraftach, ale czy to ma jakieś inne zastosowanie? Dzisiaj będzie. Dużo pytań dla Was, do Was. Mam nadzieję, że jakoś w miarę sensownie, bezspoilerowo dostanę od Was jakieś wskazówki, żeby móc coś z tym zrobić. Mamy Moonless, więc jest super. Możemy ją karmić zepsutym mięsem, więc jest ok. I to jest tyle. Już więcej nie mogę, bo pewnie nie mam, nie mam fiolek. Pewnie fiolki były potrzebne, żeby móc to zrobić. Tak jest, tak mi się wydaje. Dobra, mamy Moonless. Latające szmergle wciąż tutaj nam biegają. Ciężko nad Mundler zapanować, ale ona z czasem będzie stawać się coraz bardziej odporna. Mamy też Pocket Cata. O, już podlała terytorium. White Vial, ok, tu nic nie ma. I też idąc za Waszymi sugestiami, pogadamy sobie z Pocket Catem. Uh, how are you doing? Jak sobie, jak sobie radzisz? Uh, jestem w depresji, jak zawsze. Dobra. Co tutaj robisz? Ale słuchajcie, e, będzie chciał dziewczynkę, ale ja chcę, ja chcę, żeby mówiliście, żeby pogadać z Poketkatem, ale jednocześnie nie dawać mu dziewczynki, ale żeby on jakby o to, zap o to poprosił prawdopodobnie. On sprzedaje rzeczy, pamiętacie, że dziewczynkę mogę zamienić na, różne, na różnego rodzaju rzeczy. Gdzieś tam mam w odcinku wynotowane, co on dawał. W razie czego możecie też napisać w komentarzu, bo to nie będzie spoiler. Co on tam dawał. Wydaje mi się, że chyba był Book of Enlightenment jedną rzecz, była jakaś broń chyba. Nie powiem dokładnie, on różne rzeczy sprzedawał i, i możecie napisać, przypomnieć co to było w komentarzach. Spoilerem to nie będzie, przypomnę. Chyba nad pieniądze mógł dawać. No właśnie, on dzieci bierze. Ciekawe, czy płody może też zbierać. Oj, nie chciałam, żeby mnie zaatakowało to gówno. Hello, little one. Pretty face. Ok, podoba mu się ta mała dziewczynka. Boi się, pocket kata. Ofer, oferta. I will trade a little... A przepraszam. Dobra, słuchajcie. To nie musicie już wypisywać. <noise> Dostaliśmy to. Nie pamiętam tego, co robiło Book of Forgotten Memories. Czy to nie była książka, która... Ona była jakaś... No, do czegoś była. Nie wiem, czy to nie, nie resetowało skilli? Coś w tym stylu? Necronomicon to też jest książka, która może nas nauczyć tajnych rzeczy, jeżeli dobrze rzucimy monetą. Claymore to była właśnie chyba jakiś, jakiś miecz. A, to wiemy, że zapis. Zrobimy no deal. O, to za, jest, jestem, jestem rozżalony. Jesteś pewny? Jak, jak zmienisz zdanie, to moja oferta jest w mocy. Więc zrobiłem to, tak? W sensie tylko zagadałem, że jest taka opcja, ale w żaden sposób nie. Spowodowałem tak. I to jest, słuchajcie, moment, kiedy może pojawić się Moller. O mogę zabrać ten torch. O, co jest? O, dziewczynka. Trzyma głowę i macha nią intensywnie. Pull yourself together, can you continue? A, że mogę ją na chwilę tu zostawić. Czy coś jest nie tak? No okej, okay. ma zauzawione oczy. Jest jakby w kompletnym szoku. Mm. Nie martw się, zrobię wszystko, żeby nic ci się nie stało. Tak, 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 jej powiemy. To ją trochę pocieszyło. I może z nami kontynuować przeprawę. Dobra, może to był kolejny ważny. Ważna rzecz do zrobienia. Take torch. Dobra. Słuchajcie, to mamy... O! Jest jakaś tam osoba, która sobie klęka w ciemności. Wait for the person to walk away. Show yourself. To był chyba, jak dobrze pamiętam, to był ten alchemik. Pokażemy się alchemikowi. Tak, to jest... A, to jest Nosramus. Dobra, to ja pomyliłem. Nosramus to był ten... Dobra, Nosramus to był ten alchemik. Tylko nie wiem, czy to on był... On, on nie był chyba... Czy on, on był tym piątym? O, o, dobra, czekajcie, bo właśnie wszedł kromauler gdzieś tutaj. Jest alchemikiem, miło mi się miło mi poznać. Trzeba tam zabić tego, pokonać tego y, potwora, żeby m, pozwolić, żeby, żeby móc dojść do jego, do jego pieczary. Miło mi się poznać. Okej, okay. spotkamy się jeszcze kiedyś i odchodzi. No dobra, ale tu już chodzi kromauler. Na niego trzeba będzie Bertrapa zachować. Zniknął w ciemności. No dobra, ale przynajmniej się z nim trochę zapoznaliśmy. Teraz pytanie, którym wejściem wszedł Chromer. Tak, bo to jest też ważne, trzeba uważać. Mógł przejść, wejść w każdym możliwym wejściem. O właśnie. I tego się bałem. Dobra, Mundle zamarkowała terytorium. No właśnie, trzeba będzie jakoś go wyminąć. O ile to jest możliwe, lockpicking. Dobra, tu pamiętacie, kolejny potwór był, nie? Którego warto można byłoby zabić. Dobra, tu... O, dobra, słuchajcie, jest dobrze. Mamy Wlad Portal. Możemy uciec teraz od niego. A, no nie mamy jeszcze tamtego otwartego, to prawda. Możemy uciec do wejścia teraz. Teoretycznie ja chcę po prostu uciec od Kromalera, i to jest moment, kiedy trzeba będzie zapisać już. Myślę. Więc wróciliśmy na pierwszy poziom. Aha, właśnie spotkaliśmy kolejnego wojownika. Pytanie, czy tu było. Czy tu mieliśmy jakieś miejsce do takiego w miarę sensownego odpoczynku? Czy znowu trzeba będzie przejść się gdzieś indziej? Nie, tu uwolniliśmy dziewczynkę. Tu mamy cały czas padnięte Stefany. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć jednak odpoczynek gdzie indziej. O! Patrzcie, a to jest to główne wejście. Pamiętacie też, że był ten koleś, który nas oszukiwał? I pytanie, co z tym oszustem? Czy my dalej chcemy z nim zagadać chwilę? Na zasadzie, hej ziomek, co masz tam do sprzedania i coś od niego można nawet i kupić. Zresztą on sprzedawał jakieś dziadostwo. Pytanie, czy warto z nim zrobić jakąś interakcję? To jest pytanie do was też. Czy, czy jakąś interakcję z nim warto byłoby zrobić? O! No właśnie, wycie, co? Wydaje mi się, że właśnie w momencie, kiedy pojawia się Chromaller, pojawia się również ten człowiek. Zamaskowany człowiek. Tak? Weteran wojenny. Kim jesteś? Jaką to różnicę robi? Kiedy nie, może nikt z się nie spotkamy? No, nie, nigdy nie wiesz, czy kiedy nie wpadniemy na siebie jednak. Nazywam się Izaja. Weteranem tych Lochów jest. No właśnie, znalazł manuskrypt. Pamiętacie w ogóle też, że mamy coś tutaj takiego jak trzy części mapy? Ja zdobyłem, nie wiem, czy jedną, czy dwie. Nie wiem, gdzie jest trzecia. Może warto było. Yy, książki. Książka z trzech stron jest do złożenia. Pytanie, gdzie są te strony? Jedną zawsze znajduję tutaj. Nie pamiętam, czy nie znajdowałem też drugiej. Nie pamiętam, gdzie jest więcej. Tu on sprzedaje tak naprawdę mapy. Ja bym chętnie kupił te mapy. Tak. Wiemy, gdzie możemy tego szukać. Jak dobrze gdzieś tam pamiętam, to w Mahavr oczywiście jest. A, więc. How about 20 silver coins? How do I know the maps are legit? Dobra. Co powiesz o 20 monetach? Nie. O-O! O-O! O cholerka! Naprawdę? To. Jak powiem źle. Oż, mord, tak źle odpowiem, to on w ogóle nie, nie pozwala mi. Ojej! Nie pozwoli mi. Okol, o o nie. I co teraz? Chyba sobie coś zaprzepaściłem, tym odpowiedział tą. Ojej. Nawet nie mogę go zaatakować! Teraz. O, pieruny, nie dostanę map. Cz, nie dostanę map szanuję. Ale najlepsze jest jeszcze to, że nie, nie dostanę map, nie dostanę również maski od niego. Czy jeszcze jest sposób na to, żeby od niego to zdobyć? Kurde, jaki wybredny typ. Ja, jaki? Jaki dziad po prostu? Nie spodobało mu się. Nie spodobało mu się, że, że, że ten, że chciałem mniej pieniędzy. Wiecie, co pewnie skill odpowiedni? Tam gdzieś jest chyba bargain, czy jakoś tam handlowanie, targowanie. On by mógł po pozwolić mniej pieniędzy. Ja w ogóle mam tych pieniędzy. Dobrze było wiedzieć w ogóle, ile mam monet przy sobie. 99, czyli mam maksa, ale. Ojej, a tu 99 to w ogóle jest max. Co też jest w ogóle jakimś bugiem tej gry. Wiele osób narzekało na to, że tu jest max pieniędzy, kiedy nie powinien być. Heads, może się uda? to się nie uda? Udało się. Więc słuchajcie. No jest, jest problem. Ja to zapiszę na nowym saveie oczywiście. Tak, zrobimy nowego savea, bo tutaj być może te mapy to będzie jednak game changer. Tak, może te mapy jednak to jest game changer. I nie dość, że nie mam maski ani map, to teoretycznie mam najgorszy outcome, jaki może być. I dobrze byłoby coś, coś naprawić. Ja się zamykam już, znaczy kończę. Nasze dzisiejsze spotkanie, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Choć wydaje mi się, tutaj ta tekstura, która tu wystaje, to jest tekstura łóżka. Tak, tak teraz patrzę na lewo od włosów naszego kachary. Może to jest tekstura łóżka, która tu się nachodzi. Niemniej, szanowni Państwo, tak to wygląda. A jak sami widzicie, no jest. Jest tak sobie. <laughs> Niektóre rzeczy nawet mnie zaskakują w tym momencie, że można podjąć zły wybór. Może 40 udałoby się ugrać. Ale mogę mu spokojnie brać te 50, 50, mapę za 50 tak naprawdę. No i jeszcze od niego do tej pory dodatkowo, najgorsze jest to, że nie mogę go też zaatakować po tym wyborze. Przecież, to powinien być opcja, że nadal możesz go przeatakować, co? Tak mi się wydaje. No nie wziąłem od niego nic, ale no, no teraz co się zemścić, i chcę go zaatakować, to maskę bym odebrał od niego. Z ciekawe, jak się go zabije, to nie może zrobić wszystkich map. Co też jest interesujące. Niemniej, szanowni państwo, to by było ode mnie tyle. Wielka piona, widzimy się za dwa dni i... Podejmuj, podejmujemy decyzję. Czy robimy jednak speedrun? I spróbujemy raz jeszcze? Od nowa oczywiście. Polecieć po Legarda? Jak wykombinować sposób, żeby, żeby pana kruka pokonać szybko? Czy jednak powinienem eksplorować wszystko po drodze, czy jednak iść na skróty? Co tu robić? Co odwiedzić? Jaki plan? Dajcie znaka, a ja się żegnam i widzimy się. Za dwa dni. Cześć.